krótkie podsumowanie tego turnieju. Co z 13 Cup? W pierwszej edycji nas nie było, w drugiej było blisko zwycięstwa. Ogólnie bardzo dobrze zorganizowany turniej, który jakby zgromadził jedne z najlepszych drużyn w Polsce. Niestety znowu nam brakuje jakiejś malutkiej części, żeby wygrać. To samo było w Mistrzostwach Polski, to samo jest teraz. Mam nadzieję, że to nas nauczy na przyszłość, żeby takich błędów nie robić, żeby ten punkt był dla nas, a nie dla nich. Obsada tego turnieju porównywalna z jakimś, chyba z jednym z turniejów rangi Lotto Quest, prawda? Tak, tak. Quest nawet wydaje mi się, że z tych bardziej lepiej obsadzonych questów. Ogólnie bardzo mocno obsadzony turniej. Wydaje mi się, że mimo tego, że termin wrześniowy, że udało się zebrać bardzo dobre ekipy tutaj. Wrzesień, nowy sezon ligowy, czy to ekstraklasowy, czy pierwszoligowy, czy drugoligowy u progu. Co dalej z rozgrywkami 3x3, bo te turnieje rangi właśnie Lotto Quest zakończone, finały zakończone, zostały turnieje towarzyskie. Czy jeszcze zobaczymy Legia Lotto 3x3 w tym sezonie? Czekamy teraz na informacje od Polskiego Związku Koszykówki, jak będzie wyglądała liga, właściwie PLK, tak, PLK. Jak będzie wyglądała liga i będziemy się do tego przygotowywali. Jeżeli jakiś turniej 3x3 się pojawi, to postaramy się w nim wystąpić. Rzeczywiście, żeby utrzymać formę, staramy się trenować albo grać gdzieś w pierwszych albo drugich ligach. Mam nadzieję, że to nam pozwoli utrzymać dobrą formę i pokazać się dobrze w lidze 3x3, która ma w tym roku wystartować.